Ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej w Kłodzku, prowadzony przez Towarzystwo Społeczne Razem, po raz kolejny zorganizował festyn adresowany do rodzin zastępczych z powiatu kłodzkiego oraz wszystkich zainteresowanych pełnieniem tej funkcji. Tym razem festyn zorganizowano na boisku sportowym w Ścinawce Dolnej. Dzisiejszy festyn jest przeznaczony dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Z wszystkimi dziećmi, ponieważ no to jest ten czas i to miejsce, żeby wszystkie dzieci przebywające w tej formie pieczy zastępczej mogły się spotkać. Chcemy, żeby rodziny się zintegrowały, żeby dzieci mogły się spotkać, żeby dzieci, które znają się między sobą, ale też znają opiekunów, czasami przechodzą z jednej rodziny do drugiej, kiedy na początku są na przykład w pogotowiu rodzinnym, a potem już nie mogą być tam, ponieważ pogotowie jest przeznaczone tylko dla dzieci na jakiś krótki okres czasu, idą do innych rodzin i normalnie straciłyby kontakt z poprzednimi swoimi opiekunami, z poprzednimi dziećmi, którymi wcześniej były w rodzinie. Jak Państwo uważacie, jakie znaczenie dla dzieci mają takie festyny jak dzisiaj? Poznawanie dzieci między sobą, żeby mogły się pobawić przede wszystkim. Dla starszych dzieci może jest to, że nie one jedyne są w takiej sytuacji, jakiej im los sprawił. W jaki sposób zachęciliby Państwo nowe rodziny, aby stały się zawodowymi rodzinami zastępczymi? Przede wszystkim trzeba mieć predyspozycję do tego, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli być otwartym na problem dzieci, nie widzieć tylko dziecka, ale też i sytuację, która sprawiła, że to dziecko trafiło do takiej rodziny. Rodzice zastępczy muszą być, wykazać się dużą dozą cierpliwości, wyrozumiałości. Być często elastycznym, przede wszystkim elastycznym. To są dzieci różne, z różnymi problemami, różnie reagują na sytuację, która się trafiła im w życiu. Przede wszystkim to jest tutaj ta elastyczność najważniejsza. Widzieć dziecko, a nie oceniać domu, z którego przyszło. Czyli pomóc po prostu swojemu dziecku. Ciężko pracuje się z takimi dziećmi? Są chwile takie, że dadzą popalić, ale za chwilę jest tyle radości i to wszystko wynagradza. W jaki sposób starostwo powiatowe pomaga w prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej oraz ośrodka pieczy zastępczej? To przede wszystkim są nasze obowiązki, obowiązki powiatu. Ośrodek interwencji kryzysowej, jako chyba jedyny w Polsce, jak do tej pory nie znalazłem drugiego takiego i z ministerstwa też taką informację mam, jako jedyny w Polsce prowadzony jest przez organizację pozarządową. Uznaliśmy, że osoby, które poświęcają temu swój czas prywatnie, będą też prowadzić taki ośrodek z większym zaangażowaniem, a jednocześnie, nie mam co ukrywać, trochę to taniej wychodzi niż prowadzenie przez urzędników. I ja jestem zadowolony akurat ze współpracy z Towarzystwem Razem. To jest bardzo duża ilość dzieci. My w ogóle w tej chwili w powiecie kłodzkim mamy około 600 dzieci w pieczy zastępczej. Więc widać, że to jest duża liczba, niestety duża liczba. No i oczywiście całe koszty pokrywa tutaj powiat, ale jest też instytucja, która się zajmuje takim nadzorowaniem, pomaganiem rodzinom zastępczym. To też jest instytucja pieczy zastępczej i to też jest przekazane organizacji pozarządowej, oczywiście w wyniku konkursu i moim zdaniem to się sprawdza. Jakie codzienne trudności napotykają rodziny zastępcze? No jak każdego z nas trudności. No te dzieci są z większym bagażem i trzeba bardzo umiejętnie umieć rozpakować ten bagaż, tak? To są te trudności. Do każdego z dziecka podejść indywidualnie, osobno i z każdym z dzieci inaczej praktycznie pracować. Do każdego pochylić się inaczej. Jak wygląda funkcjonowanie takiej rodziny zastępczej? Jest bardzo bogate. Bogate w różne doświadczenia, przeżycia. Ale myślę sobie, że tak jak każdej rodziny, no tyle, że z większą ilością dzieci. W jakim wieku są dzieci, które przybywają u Pani w rodzinie zastępczej? W tej chwili mamy dzieci od 4 do 18, właśnie za parę dni najstarsza dziewczynka kończy 18 lat. I co później? Zostaje u nas, tak, zostaje u nas. Także dalej będzie się uczyła, bo obecnie chodzi do Świdnicy, do szkoły, do policyjnej i będzie dalej kontynuowała nauka pod naszymi skrzydłami.
Podczas festynu odbyły się prezentacje przeróżnych umiejętności rodzin zastępczych, m.in. taneczne czy wokalne. Przygotowano także szereg integracyjnych konkursów i zabaw, które miały na celu aktywne spędzenie wolnego czasu. Festyn ten pokazuje, jak ważną funkcję pełnią rodziny zastępcze, jaką ciężką pracę wykonują na co dzień i co najważniejsze, jak wiele miłości i opieki potrafią ofiarować potrzebującym dzieciom. Wspólne spotkanie rodzin stało się także okazją do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów, a także wymiany doświadczeń między rodzicami zastępczymi, którzy na co dzień borykają się z podobnymi problemami. Sobotnia impreza była również okazją do wyrażenia wdzięczności funkcjonującym już rodzinom zastępczym za ich dotychczasową troskę o najmłodszych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, przede wszystkim zapraszamy do nas do ośrodka. Zostanie wypełniona niezbędna dokumentacja, po tym będzie okres, kiedy się robi diagnozę, kiedy się zbiera dokumenty i na końcu szkolenie, które się kończy kwalifikacją na rodzinę zastępczą niezawodową. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, podkreślając, jak ważna jest integracja rodzin zastępczych i jak istotne są zarówno dla dzieci, jak i opiekunów takie spotkania. Festyn jak co roku był pełny rodzinnej i ciepłej atmosfery. Zachęcał również do tworzenia rodzin zastępczych, aby dzieciom stworzyć jak najlepsze warunki do życia. Podczas festynu Ochotnicza Straż Pożarna ze Ścinawki Dolnej zaprezentowała pokaz akcji ratowniczej.